future's now. Po co to w ogóle jest? Nie mam pojęcia. Witam w kolejnym odcinku LPG, czyli Luczyn po godzinach. Tym razem zajmiemy się jedną z Waszych sugestii, którą przysyłacie już od dłuższego czasu, a dokładnie sprawdzeniem wycieraczek motocyklowych do kasków. Kilkanaście dni temu zamówiłem od naszych dalekowschodnich sąsiadów dwa najlepsze sprzęty dostępne na ich online-owym targowisku i niedawno przyszły. Wycieraczki oczywiście nie pochodzą z darów dla influencerów, zostały przeze mnie normalnie zakupione za własne kieszonkowe, nie zamszowe. Zamszowe? Nie, za swoje. Dodatkowo musiałem się jeszcze szarpnąć na podróbkę szybki do Showejki, co by nie niszczyć moich oryginałek, gdyż te niestety mają dość obrzydliwe ceny. Pierwsza wycieraczka, ta żółta, została kupiona w takiej ofercie. Tutaj dowiadujemy się m.in., że to cudo drastycznie podnosi bezpieczeństwo jazdy w deszczu i jest to produkt po prostu rewolucyjny. Dowiemy się także, że mimo tak potężnych zalet urządzenie jest przez nas niemal niezauważalne podczas jazdy. Druga wycieraczka, ta czarna, została zakupiona w ofercie u konkurencji. Tutaj na dzień dobry pokazują nam gościa udającego, że w 3 sekundy wydrapał dołączonym w zestawie drucikiem dwie eleganckie dziurki po 3 mm w szybie swojego kasku. Dowiemy się tutaj także, że gadżet rozwiązuje wszystkie problemy związane z jazdą w deszczu. Opinie produktu są bardzo dobre, na pierwszej pozycji mamy nawet zadowolonego rodaka, który przykręcił sobie to na deflektor i napisał, że da znać ile podziała. Niestety, mimo obietnicy, nigdy więcej nie napisał. Niemal wszystkie opinie pokazują zadowolenie z samego faktu otrzymania produktu. W większości z nich klienci piszą, że nie zdążyli go jeszcze przetestować. Jedyna opinia ze zdjęciem na kasku pochodzi od niezadowolonego Rosjanina, który nie dał rady zamontować wycieraczki na swojego HJC, ponieważ jej ramię oraz pióro są zbyt długie. Jeśli chcecie, żebyśmy sprawdzili dla Was kolejne produkty dedykowane motocyklistom, to piszcie swoje pomysły w komentarzu pod filmem. Obie wycieraczki z tego filmu lecą dalej do Was. Kto chce jedną taką otrzymać, niech napisze komentarz, że chce wycieraczkę pod postem informującym o tym filmie na Luczynowym Facebooku bądź Instagramie. To tyle z teorii, za moment odpakowanie, montaż na kaski i test w studio. Później wsiadamy na motocykle i pojedziemy poszukać deszczu. Na koniec będzie jeszcze króciutkie podsumowanie plusów dodatnich i ujemnych, a teraz przechodzimy już do praktyki. To są te dwie sztuki. To też jest ciekawostka, bo zobacz, jest wycieraczka motocyklowa made in China i gościu jest w goglach, gdzie nie możesz tego założyć i drugi gościu w goglach. Gdzie dobrze stawić śrubokręty na walii, co tu jest jeszcze? No otwieraj to, a ja zobaczę to drugie. Co to takie uklejone? Patrz co dali jeszcze. O kurna, co to jest? Do odkażania rąk? No, tu nic nie ma, to jest puste. A, no to wiele nie ma tego unboxingu. Nawet instrukcji nie ma nic. Dwa śrubokręty. Słówka jakaś do mocy. Aha, to jest z klejem. Że to można przykleić, tak? Można, ale jeszcze dodatkowo wiercisz, nie? I krzyżaczek i płaski. O kurwa. Płaski to dobrze wygląda. Ale na co jest płaski? Wiertło jest. Żebyś w szybie ręcznie wypierdzielił? Zobaczymy to, może tu będzie instrukcja. Ty byś miał sportowy model, ty masz żółty. Kurde, ale to jest fa... Wesołych świąt! O, jest książeczka, dobra. To takie samo? To jest wiertło. No, o, zadowolony jestem z instrukcji. Dwie dziury i tu. A to dobre jest. A to słówko to co to jest? Śrubokręt? Śrubokręt. No nie widzisz? Śrubokręt. Czekaj, czekaj. To już ci żaden deszcz nie jest straszny. O, twoja to ale wyjątkowo. Aha, i tu jest ładowanie. Nie, pęknie. To jest jak zabawki, jakby byśmy dziećmi do takiej zabawki. No dobra, ale żebyśmy nie połamali zanim ten. To inne, zupełnie dwie różne konstrukcje. Ja mam tą szybę, wiesz, premiumeczkę. Ta szyba była mówi jaka, droga? 70 zł. Dziura. O, otwory pasują. Patrz jak wchodzi, luźno bardzo wchodzi. Ale miękka jest, kurde, no czuć, że jest z gówno litu. Tak, grzechotka jest. Bo koncepcja jest taka, że to się ma tak wsuwać, o. Tak, że możesz wyciągnąć tą wycieraczkę i jeździmy po prostu bez wycieraczki. Tylko z tym stemplem na ryju. Zobacz. U ty no nie wiem, czy długo to pożyje ten mechanizm. No powiedzmy, no. Ja mam wkręciki. Ty masz nakrętki, a no widzisz. To wkręcasz od środka kasku. Nie jest gównianie, bo akurat centralnie. Na lancie. Tam będę miał później łeb od śruby. No to trzeba zgolić. Chyba, to. Że z Dreamerkiem trzeba zgolić tak. Rejon. Tak, to tak, nie tak, uratujesz tej tak, szyby, tak. Już to nie, nie kombinuj. Wtedy znaczy poziom, pion. Poziom i co chcesz? Profesjonalny montaż wycieraczek, tak? Jaki ty byś rozmiar tego widział? Co to jest? Jakaś trójeczka? 2,6, 2,8, trójeczka.
siusiaku, mały jeden. Kobaltowy mnie pójdzie? Rysę gratis. Potyczki, nie? Hej, no zobacz jaka dziurka. Zmyję srebro izopropylem. Bo to trzeba kleić na otuszczone, nie? Ale krzywo otwory Chińczyk zrobił. Ja pierdykam. Ale nic, próbujemy. Nie, no montaż to tu idzie moment. Się kurwa tym przykręcić nie da nawet. No, już wiele więcej to mnie kręcił. Słyszę niepokojące trzaski. Dobra. Pasuje. Oj, no sororze ten kas teraz wygląda. Zobacz, tu jest na zagięciu akurat. Teoretycznie śruby pasują, tylko że one są za krótkie. Zaraz, zobaczcie, będzie są jakieś tutaj trójki. A zobacz, czy taka już sięgnie? Powinna sięgnąć. Dosłownie musisz po 4 mm z każdego tego zebrać i dojdą na płasko, tak? Tu masz sok. No jest. No i wszystko. Ciekawe, co jest w tym. O, już z końcówki kapie. O co to w ogóle jest? Nie mam pojęcia. Jest, dobra. Zaraz zrobimy dyskotekę. Teraz to dostaje jak z komina. Wiesz jak ja mam tutaj hałas w środku? W całym kasku mi tak robi. Trzeba będzie wyjść z tym założonym na deszczyk. Może akurat nam się w sobotę po farci będzie padało, nie? Trafiliśmy deszcz, nie było to trudne o tej porze roku. Już miałem wychodzić i przypomniałem sobie o pinlocku na szybę, który w taką pogodę bardzo się przydaje. Dla tych, co nie wiedzą, pinlock zapobiega parowaniu szyby. Gdy chciałem go szybciutko założyć, okazało się, że wycieraczka uniemożliwia korzystanie z pinlocka, ponieważ śruby odpychają jego uszczelkę od szyby. Coś pięknego. A kiedy było, panie kolego? No nie mogę powiedzieć, żeby te opony trzymały na wodzie. Nie mogę zamykać, bo mi paluje od razu. A jeszcze fajna rzecz jedna wyszła, że jak to założyć, to tu pilota. Guziczek, cyk. Dobra. Ale dziwnie z tym kurna kluchą przed oczami. Zasłania ci normalnie widok cały. I to jeszcze taki hałas robi. A cały kask mi chodzi, jak to zapitala. A czemu twoja... A twoja... Idzie tak. Powiem ci jedno, gorzej niż tragedia pierwsze wrażenie. Z takim baldasem przed oczami mandającym. A się... Oj, zamykałem szybę i mi rękę przycięła. To muszę opuścić, żeby było więcej wiatru i więcej deszczu. Dawno nic tak irytującego na motocykl nie widziałem. To jest grzyta. Ja nic nie widzę, wiesz? Już z tą wycieraczką, ale przez samo to, że pinlocka nie możesz założyć, to ja już nic nie widzę. A dwa, że w środku mi woda płynie po szybie, tak czy srak, więc ja to się zastanawiam, czy na finał dzisiaj tego nie rozdeptać butem. Albo przejechać spektakularnie motocyklem. Albo może nie, no żeby też tak nie marnotrawić już zupełnie, to może wyślemy po prostu komuś z widzów i tyle. Niech się ktoś inny przetestuje i sam zobaczy. O, tu jest trochę, ten wali wodą, jadę tu do niego. Mnie to denerwuje też przez tę tendencję, że mnie się lubi robić niedobrze. Cały kas mi chrobocze, jak to za... Hru, hru. Szyba rozszczelniona, podziurawiona skrętami. Zajebisty wynalazek. Jak pod prysznicem normalnie. Aż kolano mi się mokre całe zrobiło w środku już pod spodniami. Myśliśmy zmoknąć, tak? No to moknę. Z końcą zrobię małą przerwę, bo mnie ten kas tak ciśnie, że... Kas nie ciśnie? No, policzki mi tak ściska. To co, ci gęba urosła? Lepiej już po tych krzakach by nam się jechało, jak tutaj w asfalcie, tyle ci powiem. No na razie nie wiem. Czy mi do czegoś to potrzebne by było? No chyba już ma rysy na stałe. Tak założę. O kurna, moja się już blokuje. Wróciła.
Patrz. Weź mi charchnij na szybę. Tu. Już masz zwilżone. Twoja przylega za lekko, a moja za mocno. Trawa już się śmieją. Gdzie? Nie no, zwykła przezroczysta szyba z pinlockiem na taką pogodę i wszystko. Trudno znać jakieś pozytywy. No próbuję jakieś pozytywy tej wycieraczki wymyślić, nie mogę za bardzo, no ciężko mnie. Twoja to wiesz, jak jest połowa, to nie dotyka do szyby, bo jest w powietrzu. Fabio ma lepszą wycieraczkę. Kosmetyki, faporyzery. O to CBD, to oni z tego pola ciągną właśnie, co widzieliśmy. Uprawa konopi siewnych, cannabis sativa. Zalegis marihuanae? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? To jest właśnie wszystko robione z tej siejki, z tej satiwy, co ma tam 0,2 tego THC. Ci się poblokowali, kurna. Chodź pan. Teraz swoją drogą ciekawe, czy byśmy mandat dostali za taką wycieraczkę. Teoretycznie to żadnej homologacji te wycieraczki nie mają. Nawet nie teoretycznie, tylko praktycznie. Pan to pewnie by kazał nam to zdjąć. Teraz dopiero zaczęli nagrywanie. No, profesjonalna robota od początku do końca. To się wykaże. Ale się gościu śmiał. Tak parsnął śmiechem po prostu. No to co? Jaka twoja ocena? O, moja chodzi cały czas perfekcyjnie. Nie zacięła się wcale. No twoja będzie wyższa pewnie, wyższe noty, nie? Porządna rzecz. Ja daję jedną kulkę gambao na 6 sajgonek. To by było dobre. Tak. Moja wycieraczka to już się p***liła całkowicie teraz. Co się znajduje? Staje na środku, na oczach mi, nie chce przelecieć dalej. Bardzo dobra rzecz. Co by nie mówić, no to też jakoś się odbył. To twoja tak robi? Czekaj, jak żaba? Jakbyś, jakby chłonął kanapę odklejał. Nie, widać, że to solidna rzecz jest. No. I w SIO, panie kolego, bezpiecznej drogi do domu nie grzej tam, żebyś się nie wyśliznął gdzieś. No, no właśnie. Powolutku. Dobra. Na razie, heja. Na razie, hej. Goodbye. Filmy z jazdy wychodzą zawsze trochę chaotycznie, taka już ich natura, także zgodnie z obietnicą na koniec jeszcze króciutkie podsumowanie. Największe wady wycieraczek motocyklowych. Konieczność wiercenia dziur w szybie swojego kasku. Dodatkowo to wiertełko na patyku, które dodają, kompletnie do niczego się nie nadaje, musisz użyć wiertarki. Brak możliwości używania pinlocka. Jeżdżąc bez pinlocka musisz mieć otwartą bądź uchyloną szybę, a wtedy deszcz płynie ci i tak po wewnętrznej jej stronie, więc wycieraczka kompletnie nic nie da. Mocno przeszkadza podczas jazdy. Chodzi zarówno o hałas, jak i ciągłe ograniczanie pola widzenia. Drapanie szyby podczas pracy, niska jakość wykonania i użytych materiałów i krótki czas pracy wynoszący około 2 godzin. Największą zaletą wycieraczek motocyklowych, jaką zauważyłem, jest to, że naprawdę mogą poprawić humor niektórym pieszym i kierowcom innych pojazdów, którzy po prostu będą się z ciebie śmiali, jak cię z tym zobaczą. Takie czarne i szybkie, Luczyn, dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ścięte.